tak jak i na Górczewskiej, na Woli, wariat co jakiś czas jeździ setką, to i tutaj można jeszcze powariować, ale uważać na policję. Proszę Państwa, tu się wszystko zmienia w Warszawie. No niestety, no mandat to będzie wysoki. A jeszcze sprawdzą dokładnie. No, kaszlą. Warszawa jest, proszę Państwa, moherowa, to więc kaszlą. Dlaczego nie ma prawosławnych? No prawosławni to są bardzo prawi, prawo, prawosławni, wierzący ludzie. A tutaj Pałac Kultury Stalina i Lenina na przykład jest symbolem w Warszawie ateizmu, niewiary, jak sama nazwa wskazuje. No i tę niewiarę mamy w spadku po Żydach, którzy zabili Jezusa Chrystusa. Kiedyś to było inaczej. Co było, co nie jest, to się już nie wpisuje w rejestr. Tam, wtedy, gdzie teokracja była, wszyscy wierzyli. Nie było ani jednego ateisty. A dzisiaj niech Państwo sobie policzą. Ludzie sami nie chcą chodzić na swoje msze. Dlatego ta linia dobra, linia Mysia jest powołana, żeby po prostu tych moherów zapędzić na msze. No dzisiaj tutaj tym tramwajem w prawo, jak pojedziesz trasą WZ, no to wylądujesz pod kolumną Zygmunta i u świętej Anny masz mszę o godzinie 21. Już się zaczyna. Już 21. Do 22, jak przyjdziesz, tam możesz jeszcze, moja droga, dojść na piechotę, bo to do świętej Anny to nie jest aż tak bardzo strasznie daleko, do Nowego Światu, Krakowskiej i przebiec kawałek do świętej Anny. Także kaszlą moherowi, wyznawcy papieża, moherowi, wyznawcy Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, aby nie Krymskiej. Także Państwa zobaczę. Jeszcze możemy tu sprawdzić, jak się czuje kino Relax. Wspaniałe kino, kultowe kino, tak jak kino Ochota. Janda, Krystyna Janda, warszawska, stołeczna aktorka, przechytrzyła, bo zabrała kino Ochota i zrobiła Och Polonia. A co tutaj będzie się działo w tym kinie, byłym kinie Relax? Fajne było ostatnie wernisaż. Zobaczymy, co to będzie. Chodzą tacy różni i szukają, żeby dostać pieniędzy trochę. Państwo zobaczą, ten budynek się trzyma, prawda? Fajny taki ten budynek. Tam następny to był Sezam. Już Sezam padł tutaj w centrum Polski, a na Marszałkowskiej, tam na Pradze Południe w Warszawie padł Uniwersam Wiatraczny. Zobaczmy, co się dzieje, moi drodzy parafianie, co się dzieje z tym naszym kinem. Normalnie, relaks. Gdzie to kino jest? Tutaj ludzie przechodzą, ulica Marszałkowska, szukają szczęścia, ale to szczęście się już kończy, bo znowu trzeba 3 dni odpracować w Warszawie i 4., 5. weekend. Czekają na weekend, nie chcą pracować. A jednak Ameryka ich troszeczkę nauczyła, że nic za darmo nie ma. No nie wiem, teraz ta linia Mysia, żeby dać. Siedzą pod kościołami, że liczą może, że jeszcze ten papież, właśnie święty Franciszek, sprzeda Rzym. Liczą na to, że Rzym sprzeda, proszę Pani. No i co? Kino Relax. No gdzie jest kino Relax? Przecież nie weszłyście tutaj, gdzie trzeba. Kino Relax jest po prawicy, bo tutaj po lewicy będzie Filharmonia Warszawska, Polska. W Anglo-Ameryce Białystok Filharmonia jest jakby zbudowana, wykonana z drewna. No bo wiecie Państwo, na Podlasiu Anglo-Ameryki Białystok robią charakternie, a tutaj to wiecie Państwo, beton i teraz mówią, że to jest bardzo szkodzące, szkodliwe. Państwo zobaczą, tu po wojnie, po II wojnie światowej w Polsce pobudowali takie wieżowce, one są tylko niestety 19-piętrowe i nie są tak jak w Ameryce po 200, po 300 pięter. Także jak ktoś nie był w Ameryce, jak ktoś nie był w Anglo-Ameryce Białystok, to ja wiem, może warto, żeby był. No bo wiecie Państwo, mieszkać tylko w Polsce, tak jak mówią, że być w Rzymie, a tu do Rzymu blisko, być w Rzymie i papieża nie widzieć, prawda? Wiecheckiego Wiecha.
jakieś coś, proszę Państwa, na adresie e-mailowym, coś ktoś tam szczeka, nawet nie wiem, o co mu chodzi, że jakieś zdjęcie chce Wiecha Wiecheckiego. No to po co zdjęcie Wiecha Wiecheckiego? Czy nie wystarczy tutaj pasaż Wiecha Wiecheckiego? Przecież u nas, jak święci piszą strażnice, to nawet nie napiszą, nie podadzą swojego imienia. No bo po co komu wiedzieć, kto to pisał? To ważne jest, co pisał. Do rzeczy. A nie żeby mieć tytuły, żeby mieć pieniądze, żeby mieć grosze. Po co to żebrać? Trzeba po prostu robić coś, działać. Także Państwo zobaczą. Tutaj w Polsce na pasażu Wiecha jest 19-piętrowy budynek. To cztery takie są. Cztery mam na pasażu Wiecha. Rechodupki chodzą tutaj moherowej. Głosują rechodupki. Także proszę Państwa, oto pasaż Wiecha. Dobrze, że jeszcze tu się nic nie świeci. No bo gdy się świeci, to strasznie, proszę Państwa, zagłusza, że tak powiem, kamerę. Zagłusza kamerę. Także proszę Państwa, pasaż Wiecha. Oto pasaż Wiecha. Warszawa, Marszałkowska.